Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego w poprzedniej kadencji wicemarszałek Józef Gawron jest dziś naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie radiosłuchaczy. To, co działo się w Sejmiku Województwa Małopolskiego po wyborach samorządowych, no to śledziła już nie tylko cała Małopolska, nie śledziło nie tylko całe województwo, ale także cała Polska. Potrzeba było aż 6 głosowań, żeby wybrać marszałka, żeby wybrać zarząd województwa małopolskiego. Dlaczego to trwało tak długo? No rzeczywiście 3 miesiące na wybór marszałka to już był czas zdecydowanie za długi i on nam tutaj nie przynosi chwały. Natomiast no, problem był ten, który od razu został zdefiniowany, że kandydatura na marszałka była taka, która nie zyskała akceptacji radnych i jak nie ma większości, nie ma akceptacji, no to nie da się powołać marszałka, a tym samym nie da się powołać zarządu. No 5 razy zgłaszany na marszałka Łukasz Kmita usłyszał 5 razy nie, no i właściwie od kolegów partyjnych, bo przecież PiS ma większość. Marszałek... No tak, po wyborach rzeczywiście z listy Prawa i Sprawiedliwości zdobyliśmy 21 mandatów. Był to niejako też sukces zarządu, w którym pracowałem, bo to była też ocena pracy poprzez te 5 i ponad 5 lat, bo to była trochę dłuższa kadencja. Natomiast no, kandydatura Łukasza Kmity była tutaj zdecydowanie od początku chybiona. Nie było szansy, żeby on został zaakceptowany. I jakby no, brakło refleksji, trwanie w pewnym uporze powodowało, że rzeczywiście zrobiła się z tego taka historia i potworny impas też. I, no i pewien też wstyd i dla Sejmiku, i dla środowiska Prawa i Sprawiedliwości, że nie potrafimy się zdecydować i wybrać zarządu. No. Łukasz Kmita nie byłby dobrym marszałkiem, pana zdaniem? Nie byłby. Moje zdanie tu jest jednoznaczne. Ja zresztą tutaj już sformułowałem i na Facebooku, i później też na klubie i w swoim wystąpieniu. Nie był to kandydat, który jakby gwarantował właściwą wiedzę i kompetencje do tego stanowiska. To jest stosunkowo młody polityk i jakby no, widać jego pracy, że jest jednak niesamodzielny. Pomimo, że powierzone miał pewne stanowiska, to jednak również tam myśmy mieli możliwość obserwowania na ulicy Basztowej również pracy jego jako wicewojewody, sposób zarządzania dyrektorami, departamentami, wydziałami. I wiedzieliśmy jakby ci osoby, którzy znają Łukasza Kmitę, że to nie jest właściwy kandydat na marszałka. I stąd jakby nasze było tutaj brak akceptacji. A też no, i brakło, że tak powiem, refleksji ze strony władz politycznych Prawa i Sprawiedliwości, żeby jednak no, porozmawiać, przedyskutować, uzyskać pewien konsensus i tą sytuację przeciąć. Tak? W zamian mieliśmy niestety groźby, szantaż, pomówienia, no, różne takie formy nacisku, które de facto i tak były nieskuteczne, ale jednak spowodowały no, dużą szkodę dla naszego środowiska. W czasie prób wyboru marszałka padały ostre słowa i to z różnych opcji politycznych, takie jak zdrada czy łamanie kręgosłupów. Mówiło się o takim wewnętrznym rozłamie w partii. Łukasz Kmita niedawno mówił na naszej antenie, że takiego rozłamu nie ma. Jest ten rozłam czy nie ma? Prawo i Sprawiedliwość jako partia była partią władzy przez pewien czas. Władza zawsze jednak trochę powoduje pewne zepsucie u niektórych polityków. I jakby tutaj ta propozycja tego kandydata, bo ona była propozycją właściwie dwóch polityków, premiera Mateusza Morawieckiego i Ryszarda Terleckiego. Jakby z ich strony było też takie trwanie w tym, żeby jednak Łukasz Kmita koniecznie był marszałkiem. Przy braku jakiegoś szukania konsensusu ze środowiskiem czy z radnymi, którzy jednak to radni dostali mandat. Radni mieli tutaj ten mandat od społeczeństwa, te 1000 głosów, które dawały im prawo do wypowiedzenia się jakby co sądzą o składzie przyszłego zarządu. Tak? Bo była też propozycja, żeby zarząd, który się sprawdził, poprzedni, kontynuował na następne 5 lat tą misję. To jednak no, spotkało się z oporem i stąd była propozycja innego marszałka. Jak widać po 6 głosowaniu zmiana kandydata spowodowała, że udało się skonsolidować, choć też nie było łatwo, to środowisko radnych i klub 21-osobowy i wybrać marszałka Łukasza Smułkę.
a także i cały zarząd. W trakcie jednego z głosowań pan właśnie zgłosił byłego wojewodę Małopolski Piotra Ćwika jako kandydata na marszałka. Nie uzyskał on większości głosów, jak wiemy, i nie udało mu się zostać marszałkiem, ale z perspektywy czasu uważa pan, że to było dobre posunięcie? No dobre posunięcie, bo jakby tutaj nastąpiło wyjście z tego klinczu i z tego impasu, którym no, trwaliśmy. I było też no, coś niepokojącego w tym, że grupa radnych związana z Ryszardem Terleckim dążyła do tego, żeby nie wybrać zarządu, czyli jakby żeby dojść do sytuacji, że minie ustawowy czas, a on się tam rzeczywiście kończył, 3 miesięcy, i że nie wybranie zarządu, wtedy wchodzi komisarz do województwa, a sejmik jest rozwiązany i powtórzenie wyborów. No, tego powtórzenia wyborów ani nie sądzę, że oczekiwali nasi wyborcy, także i radni, nie tylko z Prawa i Sprawiedliwości, ale i z opozycji. To zresztą bardzo mocno zostało sformułowany ten projekt, żeby powtórzyć wybory, czyli no, doprowadzić do tego, żeby jednak zarząd nie został wyłoniony, chociażby w piśmie pana Łukasza Kmit jako przewodniczącego struktur do przewodniczącego sejmiku profesora Jana Tadeusza Dudy, którym wręcz jakby no, życzeniem było, żeby z nagięciem tutaj prawa i sposób taki prawnie możliwy zarządzić przerwę ponad termin, kiedy można wyłonić zarząd, a tym samym spowodować rzeczywiście powtórzenie tych wyborów. Nawet byli radni, jak Bogdan Pęk, którzy twierdzili, że dla osób, które znajdą się na listach w tych powtórzonych wyborach, będą finansowanie z Nowogrodzkiej. No to był właśnie klimat niestety tego czasu trudnego dla nas wszystkich. A ta propozycja wtedy moja i uzgodniona jakby, no czy, no bo radny Piotr Ćwik, pan minister, no również zgodził się na to, żebym go wystawił, tak? No była takim głosem rozsądku i na otrzeźwienie radnych, żeby wyjść z tego impasu. Ale była też głosem sprzeciwu i został pan zawieszony w prawach członka PiS. Później odszedł pan z partii. Nie żałuje pan tej decyzji? To jakby tutaj to są dwie różne sprawy, bo przede wszystkim ja się cieszę, że powstał zarząd i że marszałek Smułka uzyskał tą większość, a klub 21-osobowy z powrotem się odtworzył, bo to też dzięki pewnemu wysiłkowi, który ja wykonałem, bo rozmawiałem bezpośrednio już z tymi radnymi, którzy jedną nogą byli po tamtej stronie. Bo trzeba też zauważyć, że chyba w 3. czy 4. głosowaniu marszałkiem województwa o mało co nie został kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego, pan wojewoda Krzysztof Jan Klęczar, który miał 20 głosów, w tym 2 głosy z naszej strony. Stąd to, że wtedy tylko no, jedna osoba z Koalicji Obywatelskiej nie zagłosowała na niego, spowodowało, że nie powstał zarząd opozycyjny. A do tego to wszystko zmierzało, bo radni już byli naprawdę zniecierpliwieni tym sytuacją, a też nie chcieli powtórzenia wyborów. Więc mogło się skończyć tym, że byłby zarząd opozycyjny. Ja tutaj widząc, że niekoniecznie też marszałek Smułka może zostać marszałkiem, że to być może jest tylko tak, żeby rzeczywiście nie udało się, no sam się zaangażowałem i dzięki temu ten zarząd powstał. Natomiast kwestia mojej przynależności partyjnej to jakby tutaj jest rzecz inna. To, żeby jakby właściwie określić to musiałbym troszeczkę tutaj rozwinąć, jeśli pani redaktor pozwoli, bo środowisko Prawa i Sprawiedliwości, czy środowisko Zjednoczonej Prawicy łączy wiele osób i ja ciągle czuję się przynależny do tego środowiska, bo nie zmieniłem poglądu. A w partii byłem ponad 20 lat i wtedy, gdy ona też nie była przy władzy, gdy było ciężko i tą partię jakby budowaliśmy, i ta partia przyciągała wiele osób, środowisk, łączyła, nie dzieliła. Natomiast w chwili obecnej niestety z przykrością muszę stwierdzić, że jakby o ile przynależność moja do tego środowiska i moja znajomość osób, które tu są, wartościowych, a które choćby niedawno też straciły stanowiska partyjne. Pani Ania Pieczarka, pani poseł, czy... Tak, mamy duże roszady w strukturach teraz. Czy starosta Dąbrowski, to są osoby, czy starosta Jacek Chudyma, prawda? Wcześniej Leszek Wieczorek, to starosta Pojścia Dąbrowskiego. Te osoby wnosiły pewną wartość, przyprowadzały ludzi, łączyły. W partii masowej, a taką PiS był,
mogło działać wiele środowisk, wiele osób, które same w sobie prezentują pewną wartość dodaną. Natomiast jakby przynależność do partii jako organizacji, organizacji, której jak ona się rozwija, decydują jej liderzy, kierownictwo, poglądy przez nich głoszone, decyzje personalne, to jednak do partii jako organizacji ja no niestety stwierdziłem, że jednak tutaj nie mogę zaakceptować takich liderów i tej formy zarządzania nią, jaka jest dzisiaj. I dlatego w partii wystąpiłem, choć oczywiście wcześniej byłem zawieszony, miałem być odwieszony, nie sam odwieszony, to też nie było eleganckie. No przykro mi stwierdzić, że jednak to kierownictwo obecne wypycha ludzi wartościowych z partii, raczej zamiast łączyć dzieli. I to jakby ja uważam, że to nie jest dobra wróżba dla Prawa i Sprawiedliwości. Ale wybory wygrał pan pod sztandarem Prawa i Sprawiedliwości. Wyborcy zagłosowali pana jako na członka PiS. Nie boi się pan, że w jakiś sposób zawiódł wyborców, a być może w przyszłości straci elektorat? Ja w tym momencie przede wszystkim chciałbym podziękować wyborcom, tym, którzy na mnie zagłosowali, bo i kibicom żużla, i osobom zadowolonym z linii dowozowych, które rozwijaliśmy, tych wszystkich dróg, obwodnic, które budowaliśmy, i powiedzieć, że dziękuję za ich głos i jestem do dyspozycji, bo 5 lat radnego to jest też 5 lat, które chcę dla nich pracować, a także współpracować z tym środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości, z którym współpracowałem tutaj. Kwestia przynależności partyjnej to jest naprawdę rzecz, jakby, którą trzeba inaczej traktować. W klubie radnych Prawa i Sprawiedliwości też są osoby bezpartyjne w z naszym gronie, które były na listach Prawa i Sprawiedliwości i mandat zdobyły. Trzeba też jakby środowisko szerokie ma też i sympatyków, więc ja rozumiem, że w tym gronie sympatyków ciągle jestem. Natomiast, no pani redaktor, czy się boję? No ja przede wszystkim jako w pierwszej kolejności samorządowiec działam dla mieszkańców i dla tych społeczności. Dopiero w drugiej kolejności czuję się jako polityk, no ale jako polityk ja rozumiem politykę jako działalność dla dobra wspólnego, nie jako jakąś ilość intryg, gier politycznych, jakichś tam szantaży. No, to jednak mnie odstręcza od tej wersji polityki, którą zobaczyłem tak bardzo mocno podczas mojego wystąpienia w sejmiku, patrząc, bo akurat to zostało nagrane i jest umieszczone w mediach społecznościowych, zachowanie ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości na galerii podczas mojego wystąpienia i określenia, które stamtąd były kierowane. Taka kultura polityczna w tym wydaniu dla mnie jest nie do przyjęcia. Ja rozumiem, że wyborcy to, widząc to na własne oczy, są w stanie to zrozumieć i jakby uznać moje racje. Po wygranych wyborach mówił pan, że ma już listę stworzonych zadań i inwestycji, o które prosili mieszkańcy w czasie kampanii wyborczej pana, jako ta lista do realizacji, która już jest u pana od dawna na biurku, jako bezpartyjny radny. Teraz będzie pan pracować nad tymi inwestycjami. Oczywiście wszystkie obietnice, które poczyniłem w czasie kampanii, ja je traktowałem poważnie i traktuję poważnie. I 5 lat przed nami to jest ten czas, kiedy ja jestem do dyspozycji i będę ich pilnował. Pamiętam o obietnicy w Szpitalu Świętego Łukasza, że laryngologię wyremontujemy i postaram się tutaj pilnować tej sprawy, żeby zarząd znalazł środki na to, czy unijne, czy środki nasze, bo dużo zrobiliśmy też ze środków województwa polskiego. Pamiętam o obwodnicy Lisiej Góry, gdzie przedłuża się to postępowanie, bo jest bardzo dużo pytań. I o wszystkich tych obietnicach, które złożyłem, no również kibiców żużla chcę tutaj też uspokoić, bo troszeczkę do mnie no, niezadowoleni, czy też no, zaniepokojeni, że mnie nie będzie. Chcę ich przekazać, że będę o nich pamiętał. No nie możemy zmarnować tego, co uratowaliśmy, tak? Bo to był już o krok od zapaści, żeby klub nie wystartował. To jest nasze dobro wspólne teraz i województwo małopolskie nie może jakby się teraz usunąć. Chcemy to dalej wspierać i ja z pewnością tym orędownikiem pozostanę, żeby dotrzymać tutaj tych wstępnych zawartych umów, ale także i przedłużyć tę współpracę na kolejny sezon.
Wspomniał pan o obwodnicy Lisiej Góry. To droga, na którą mieszkańcy czekają od wielu lat. Jest już ogłoszony przetarg od właściwie kilku miesięcy. Wciąż nie ma rozstrzygnięcia. Dlaczego właśnie to trwa tak długo? Rzeczywiście przetarg jest przedłużony, bo przedłużony jest w związku z tym, że pojawiło się bardzo wiele zapytań i uwagi jakby do rozważenia pewnych kwestii związanych z jej przebiegiem, z dostępem, co samo w sobie opóźnia wydanie decyzji z RID. Także tutaj nie dzieje się nic niepokojącego. To ta obwodnica powstanie, ma zabezpieczenie finansowe, przetarg jest cały czas w toku. Natomiast tak to jest czasami, że przy trudnych zadaniach to sam proces decyzyjny i uzgodnieniowy trwa dłużej niż na początku się zakłada. Uzgodnieniowy, czyli mieszkańcy jeszcze mają pytania wciąż? Nie tylko mieszkańcy, również wykonawcy zgłosili szereg zapytań dotyczących wykonania tej obwodnicy. Mieszkańcy też, bo tam są różne kwestie dojazdów i dostępu do posesji, ale to wszystko jakby się toczy, ma to swój rytm. Pewnie chcielibyśmy, żeby to było szybko i błyskawicznie. Trochę mnie też żal, że nie szybko, bo rzeczywiście byłem przekonany, że może to być taki ekspres. Ale jak to na budowach? Nie zawsze wszystko przebiega dokładnie w tym najkrótszym możliwym terminie, ale przebiega i nic z tego projektu nie jest w stanie zaburzyć. Ona będzie. A jeśli chodzi o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, bo tego wciąż też brakuje, wiemy już, kiedy takie zezwolenie zostanie wydane? Ja myślę, że to jest kwestia kilkunastu dni, może kilku tygodni, bo to już tam na tyle trwa, że te uzgodnienia dochodzą do finału. Podobnie zresztą jak z innymi zadaniami. Obwodnica Żabna też jest w realizacji, tam jest kwestia pozwoleń środowiskowych i to też i podobnie z tego, co wiem od burmistrza Żabna, że to jest też kwestia kilku dni, więc to wszystko się będzie spokojnie działo i nie ma jakby tutaj takich obaw, że inwestycja gdzieś tam utonie czy zostanie wstrzymana. Przypomnijmy sobie, jak długo też trwa realizacja chociażby węzła A4 i łącznika tutaj autostradowego z mostem na Dunajcu, ale jednak doprowadziliśmy to do finału, mimo tych różnych perturbacji, zmiany kosztorysów, cen. I tak samo będzie i tutaj. Teraz jeszcze pytanie od naszego słuchacza na sam koniec, pytanie, które wylądowało na naszej skrzynce mailowej. Podczas kampanii wyborczej był pan m.in. na nowo budowanej obwodnicy Szczurowej. I nasz słuchacz pyta, dlaczego nie wspierał pan mieszkańców tego regionu w ich dążeniach do utworzenia bezpiecznego ronda w miejscu przecinania się nowej obwodnicy z drogą gminną. Zna pan temat? Ja w ogóle nie znam tego tematu, jakby dlaczego teraz pojawia się takie oczekiwanie w momencie, gdy inwestycja jest na ukończeniu. I tu nic już jakby z tą inwestycją się nie da zrobić, bo rozstrzygnięcie przetargowe i wykonawca realizuje zgodnie z zatwierdzonym projektem. A to pytanie to właściwie ono powinno stanąć w momencie, gdy były konsultacje przebiegu obwodnicy. Ja nie potrafię sobie przypomnieć teraz, jak to wtedy było konsultowane, że zostało zatwierdzone. Teraz to jest tylko jedyna możliwość, że obwodnicę trzeba dokończyć, puścić do ruchu, a być może obserwując, jak to rozwiązanie funkcjonuje, bo tak naprawdę to może mieszkańcy nie do końca wiedzą, czy rzeczywiście jest to rondo jest jedynym możliwym rozwiązaniem tutaj czy obecne rozwiązanie rzeczywiście nie jest wystarczające. To trzeba po prostu sprawdzić, ale to już jest jakby temat odrębny, poza tą inwestycją. Tą inwestycję trzeba skończyć i cieszyć się, że ona powstała, bo też nie było takie pewne, że obwodnica Szczurowej będzie sfinansowana i wybudowana, a to myśmy jednak to zadanie i sfinansowali i też doprowadzili do realizacji. Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, były wicemarszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron był dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję Państwu, życzę miłego dnia.